Cześć, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejnego vlogmasa, tyle że miałam już dzisiaj nie nagrywać. W sensie, dzisiaj mamy 8 grudnia i plan był taki, że nie będę już dzisiaj nagrywać. Już jestem w piżamie, siedzę sobie na łóżku. Ale że robiłam zdjęcie do postmasu na Instagramie, no to postanowiłam, że przyjdę do Was dzisiaj na sekund 5 dosłownie. Tworzymy sobie razem kalendarze, a jutro pójdziemy na pierwsze zakupy świąteczne, więc mam nadzieję, że będzie trochę więcej się działo, że też dzięki temu ten vlog będzie dla Was ciekawszy. Także ja sobie piję herbatkę, już jest 21:40, boże jak ten czas leci. A dlaczego dzisiaj nie nagrywałam vloga? Bo byłam na uczelni i wróciłam z niej późno, bo byłam po 18. Potem na chwilę wyszłam z domu i tak naprawdę już jest 22, także nie robiłam dzisiaj nic, co było warte pokazywania. Ja naprawdę podziwiam vlogmasy, na przykład Luki i Andiax, że tam się codziennie coś ciekawego dzieje, bo moje życie jest nudne. Jestem zwykłą nastolatką, która w gruncie rzeczy większość swojego życia siedzi w domu. Może przejdźmy najpierw do tych słodyczowych, a potem otworzę sobie kosmetyczne. A, i pytaliście, gdzie kupiłam kalendarz z Pierre René. Kalendarz z Pierre René kupiłam na stronie Pierre René. W promocji za 160 zł, ale nawet te 180 jest warte na spokojnie. Także szukamy ósemki w Milce. Tutaj jest ósemka i to będzie pewnie cukierek. Także nic, wow. Zgadza się, mamy cukierka. A, tu jest ósemka. Otwieram na ślepo. A co to? Żelki, ale to jest takie większe opakowanie. O kurcze, fajnie, bo to jest większe. Pokażę Wam, jak wygląda to standardowe. Także w tym malutkim jest... Jest napisane ile gramów? W każdym razie mamy takie podwójne opakowanie. Super, to mi się podoba. Ten kalendarz kosztuje w Auchan 27 czy 6 zł. Bierzcie, bo naprawdę się opłaca. Chupa Chups, czyli coś, co się w ogóle nie opłaca i w przyszłym roku już go na pewno nie kupię, bo to strata mych pieniędzy. To jest ósemka i pewnie to będzie jakiś magiczny lizak. Także mamy klasycznego Chupa Chupsa i to jest o smaku pomarańczowym. Nim 2. Powiem Wam szczerze, że ten Nim 2 też się średnio pylał, ale całkiem się go przyjemnie otwiera, bo te rzeczy są fajne, dużych nawet pojemnościach, także okej, okay. I w ósemce mamy żelki. Także tak, pytaliście, czy sama zjem te słodycze? Nie, uwierzcie mi, nie, no to ktoś mi tutaj podbiera. Dobra, teraz Douglas, czyli coś, co też mnie nie zachwyca, patrząc, że mam tutaj Glam Shop i Pierre René. I ósemkę mam tutaj. I co to będzie? Pewnie jakiś lakier. Lakier, ale to jest jakaś taka mniejsza wersja tego lakieru, tak mi się wydaje. Ale ładny, czerwony, może wykorzystam. Teraz otworzymy sobie Pierre René. O! Także otwieramy. Gdzie jest ósemka? Tutaj. I co mamy w ósemce? Lipstick! Rób to, co kochasz. Robię. A bynajmniej się staram. To jest kremowa pomadka w kolorze 04. Okej, okay, takie opakowanie, bardzo ładne. Jaki ładny kolor, ale pięknie pachnie. Powiem Wam szczerze, że na razie Pierre René, jeśli chodzi o pojemności, to jest kosmos. Fajnie, jakby Mio jeszcze miało taki kalendarz, to już w ogóle byłabym, no, zakochana. No i teraz otwieramy Glam Shop. Okej, okay, takie większe opakowanie, podejrzewam, że to będzie produkt do twarzy, w sensie prasowany, nie że cień. I zgadłam, to jest róż. Jaki przepiękny odcień. O, wow. Ale fajna, duża pojemność. Także wkładam do mojej palety. Na razie nie wkładam tutaj żadnych innych cieni. Zobaczymy, czy te się zmieszczą wszystkie, czy jak to wyjdzie. Powiem Wam szczerze, że chętnie bym ten kalendarz już w całości otworzyła, bo te cienie są przepiękne. Tak się prezentuje zawartość dzisiejszych kalendarzy. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Ja idę spać, a my widzimy się już jutro, także do zobaczenia. Cześć, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym dniu tego vloga. Jak widzicie, właśnie się ogarniam do nagrywek i robię sobie brwi. I tak patrzę na siebie, bo się zastanawiam, czy jeżeli bym nie nałożyła podkładu, to czy bardzo by się to rzucało w odcinku. Bo powiem Wam szczerze, że nie chce mi się, po prostu mi się nie chce, mam taki day off, jeśli chodzi o moją cerę. Staram się ją trochę odżywić, oczyścić, bo ostatnio miałam taki wysyp po prostu takiej kaszki na czole i szukam też trochę przyczyny tego, więc po prostu odstawiłam podkład na prawie 2 tygodnie już.
A jutro będę nagrywać i tak test kosmetyków, i tak, także no i tak będę używać tego podkładu niby. I się tak zastanawiam, czy bardzo się to będzie rzucać w oczy, czy przeżyjecie, jeżeli tak bym wyskoczyła. Trochę to mam straszne bory pod oczami. To mnie jedynie trochę radzi. No ale tak właśnie się zastanawiam. Może nałożę sobie po prostu trochę korektora tutaj w okolicy oczu. Tak, idę po gąbeczkę i po korektor. Słuchajcie, pod oczy nałożyłam sobie trochę korektora z Catrice. Rozciągnęłam go tutaj na powieki, troszkę tutaj i tutaj. Możecie trochę zauważyć, bo mam tutaj tak jakby rozjaśnione, bo to jest najjaśniejszy odcień, który mam, czyli 005 Light Neutral. Muszę sobie kupić 10. No i tak, teraz stwierdziłam, że nie byłabym sobą, gdybym, jeżeli już się umalowała i nie przetestowała czegoś, i poszłam po paletę z Glam Shopu. I no ten rozświetlacz mnie bardzo zachęcił, ale zanim to sięgam sobie po paletę Natalii i po bronzery i wykonturuję sobie twarz trochę. Mam nadzieję, że będą się całkiem spoko rozcierać, mimo tego, że nie mam za dużo, wiecie, warstw poprzednich na sobie. Także to będzie nie lada wyczyn. Wziąłam sobie najpierw ten cieplejszy odcień. Okej, okay, tak się prezentuje mój dzienny makijaż. No i tak, idę nagrywać, także odezwę się do Was po nagrywkach. Skończyłam właśnie nagrywać dla Was Mierzymy. Myślę, że wstawię je od razu dzisiaj. Dzisiaj mamy 8, nie, 9 grudnia, także od razu zaraz je usiądę, zmontuję i chyba Wam wstawię. No i tak, tak, dajcie znać tam pod filmem, co sądzicie. I co ja teraz mam w planach? Ogarnąć ze stołu, bo się malowałam. Włączyć aparat do ładowania, bo wychodzę na nagrywki i będę się do Was odzywać pewnie z trasy gdzieś tam. Podejdę też dzisiaj do skrytki pocztowej, w ogóle przyjdę się Pietryną, bo muszę parę rzeczy pozałatwiać. Także odezwę się do Was w razie czego, jak już zrobię coś pożytecznego. Właśnie wyszłam na Piotrkowską, także lecę nagrać dla Was film. Przy okazji zajrzę do skrytki pocztowej. No i idziemy na pierwsze świąteczne zakupy. Także trzymajcie kciuki, żeby się udały. I no i tak, i właśnie idę sobie Pietryną. I muszę przyznać, że jest strasznie dużo ludzi. Naprawdę, ogrom. Aż jestem w ciężkim szoku. No ale no, tak wyszło. Także ja idę. I co? I będę dawać Wam znać, co jak. Domu i co muszę przyznać, to to, że moje świąteczne zakupy właśnie poniosły świąteczną klęskę, bo nie było nic, co by mnie interesowało, nie było nic, co chciałam kupić, także jest lipa straszna, bo w tym tygodniu mogę już nie mieć kiedy iść na takie zakupy. Jestem bardzo wkurzona, nawet za dużo powiedziane, ale taka, bo to oznacza, że czeka mnie pójście na zakupy w tą przedświąteczną, środkowo-grudniową gorączkę i no to będą strasznie ciężkie zakupy. Także wracam do domu i odezwę się do Was w domu. Ja już jestem w domu, właśnie robiłam zdjęcie na postmas, ale jak już mam włączoną lampę, to postanowiłam, że tworzymy sobie kalendarze. W takiej perspektywie dzisiaj będziemy otwierać i zaczniemy od Milki. Dzisiaj mamy 9.
I w dziewiątce mamy cukierka. Może być, okej, okay, przeżyję. Teraz w Douglasie. Powiem szczerze, że ten kalendarz mi się najmniej podoba. Szukamy dziewiątki. Tu jest. Okej. Okay. To teraz jestem trochę w szoku, bo mamy Beauty Blender w takim kolorze żółtym, znaczy Beauty Blender. Gąbeczkę marki Douglas, ale okej, okay, super. To mi się podoba, to jest fajne. Idziemy do Haribo. Haribo mamy dziewiątkę tutaj. Chodź tu. No i mamy małe żelki. No spoko. To jest dziewiątka w Haribo. Zdejmę go sobie tutaj na razie. I dziewiątkę w Chupa Chupsie. Tu jest dziewiątka. O! I mamy lizaka. No spoko, może być. Fajnie, że pełnowymiarowy, a nie jakiś tam mini-mini. Dziewiątka w nim dwa jest taka podłużna. Chodź, otwórz się. Mamy lizaka. Jak już wam mówiłam, to są moje ulubione lizaki ever. Tutaj takie większe opakowanko. Coś czuję, że to również może być gąbka, wiecie? Tak mi się coś wydaje. I teraz sprawdzimy, czy się myliłam. Tak, myliłam się. Mamy taki pędzelek, kabuki do podkładu. Okej, okay, nie będę go na razie otwierać, bo jeszcze nie wiem, czy będę go używać, ale no dobra, mamy taki pędzelek. No i teraz najfajniejszy kalendarz. Przedział ceny do jakości. No wiadomo, Glam Shop jest drogi, bo... No bo jest drogi, no. Mają fajne produkty, ale dosyć drogie. Dziewiątka. Co my tu mamy? O, to jest takie mech, bo to jest po prostu zwykły pudrowy lakier do paznokci. W ogóle mam wrażenie, że mój kalendarz ma zupełnie inną kolejność niż jakikolwiek inny, bo ja mam produkty, których jeszcze inni w ogóle nie mieli, także tak. Także tu jest taki lakier, to pójdzie pewnie do rozdania albo coś takiego. Słuchajcie, ja właśnie siedzę, piję sobie Monstera i będę się już z wami dzisiaj żegnać, dlatego że właśnie będę montować dla was tego vloga, żeby go jutro móc opublikować. Także siedzę sobie z mamą, oglądamy telewizję, a ja w międzyczasie montuję film. Także dziękuję wam bardzo za dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że taki wam się podobał, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!